Chciałbym wam powiedzieć, ponieważ ja wierzę w czas i pory, powiem wam coś o czasie, który nadejdzie w styczniu. Ten czas będzie dotyczył spraw ogólnych, ale też szczególnie będzie dotyczył spraw relacyjnych między ludźmi. I to, o czym powiem, jest zobrazowane, kiedy Jezus niósł swój krzyż. Wydarzyła się taka historia, że wracał pewien człowiek zwany Szymonem Cyrenejczykiem z pola i pomimo wciągnięto go do niesienia krzyża. Ten człowiek był niezorientowany w ogóle jakby na temat całej tej historii, która się dzieje z Jezusem. On w ogóle był niezorientowany, on sobie przychodził pomimo. I uważam, że od stycznia będzie czas, kiedy ludzie, którzy nie będą zorientowani w sprawach, będą wkładani w nie swoje sprawy, będą nieść nie swój krzyż. To wcale nie była chluba, że Szymon Cyrenejczyk niósł krzyż. To jest hańba, że ten człowiek nie wiedział w ogóle nawet z opowieści, kim był Jezus. On w ogóle wszedł nie w swoje buty. Ta sytuacja też będzie dotyczyła relacji międzyludzkimi. Kiedy ludzie nie będą się orientować jakby z kim, gdzie, dlaczego i po co, będą wkładani w relacje, w których nie powinni uczestniczyć. Uważam, że niefrasobliwość, głupota i niezorientowanie jest wrogiem w tym czasie i musimy być, że tak powiem, na oriencie. Musimy wiedzieć, żeby nie wchodzić w nie swoje rzeczy, nie zostać zaprzęgniętym do nie naszych rzeczy. Jezus nie potrzebował pomocy, żeby nieść krzyż. Ojcze, ja teraz się modlę, aby ludzie byli świadomi, aby ludzie widzieli i nigdy nie wchodzili w nie swoje rzeczy. Ja teraz w imieniu Jezusa ogłaszam, że każdy człowiek jest zorientowany, jest nakierowany, aby nie wejść w nie swoją historię. Szorchama krele chribata rasa krele oszemrade verzur żemet borchot króle werala sibirala rmeszet morchady jest sary jest. Ja to zabezpieczam teraz, że żadna osoba ani w Kościele Mocy, ani w całym zespole apostolskim nie wejdzie nigdy w układ, że będzie przychodziła pomimo życia w imieniu Jezusa.